Przysięgam, że myślałem, że to jest solo Blanki. Ale beka, zróbmy wszyscy! Don't, baby! Cześć, tutaj Ania. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o takim challenge'u z piosenkami pochodzącymi z wielu dekad. Dajcie też znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym takim odcinku. A jeżeli ten wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę i dajcie znać, jak wam poszło. Witam w challenge'u, do którego zaprosiłam same mózgi dzikiego ucha. I który będzie polegał na... I Maćka! Który będzie polegał na odgadnięciu 30 piosenek, zaczynając od lat 70. aż do dziś. Starałam się nie wybierać najbardziej oczywistych utworów. Usłyszycie po 3 fragmenty 30 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli piosenkę wykonuje kilku wokalistów, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. A to zaskoczka. Nie, w ogóle ludzie mają różne fetysze. Ja uświadomiłem sobie, że moim fetyszem musi być jednak bycie masochistą, bo ja naprawdę... Na propozycję Maciek, odgadywanie piosenek z Sergiuszem i z Agnieszką miałem... Tak, czemu nie? A potem naprawdę nadrobiłem te odcinki. Wy jesteście tymi... Przestań! To jest A Dreams Fleetwood Mac. 5 punktów! Kocham! Nie znam! Nie znam! Znaczy, znam tę nazwę, którą została powiedziana. Ale ja znałam najpierw, jest wersja zespołu Bestial tej piosenki. Ja ją Bastille znałam. Nagrała to, tak. Nagrali to? Tak, ja znałam najpierw wersję Bastille, a potem jakby nagle takie olśnienie, wow, to nie jest ich piosenka. Poprosimy fragment numer 2. Szukać tam, gdzie światła biel. Kto to wiem, ale co to nie wiem. Poprosimy fragment numer 3. Świecie nasz. Świecie nasz, Marek Grechota. Ale faktycznie tak, to znane. Ale to tak, to znane. Ja sobie po drodze zawsze słuchałem Wiosnach to ty, też Grechuty, więc tak... Tematycznie. A jeden z moich ulubionych komentarzy na YouTubie to jest pod piosenką Marka Grechuty, niektórych jeszcze nie znamy, to fajne, ale wersja, nie, fajny cover, ale oryginał Bednarka lepszy. No nieoczywiste te piosenki. Kto to śpiewa? Biesiadne. Są tuż obok mnie. Ach, te lata młodości, słuchajcie, to spacery. Jeszcze nie było na świecie. Tak, pamiętam. Tak. Nie mogę znać takich piosenek. To są bodajże jakieś Alibabki, czy coś w tym albo klimacie. Filipinki. Któreś, albo Filipinki. No i właśnie tu jest ambaras. Ścisława. Nie, bynajmniej. To albo Alibabki, albo... I to jest o jakimś kwiecie. Jeżeli to jest to, co myślę, właśnie ja też o tym myślałam, to nie jest ta piosenka. To nie jest ta piosenka. A to po co ja zabieram czas? Przepraszam, numer 3. Numer 3. Za każdy uśmiech. Uśmiech twój! To jest Anna Jantar. I za każdy uśmiech twój. Jest. Kto? To jest Anna Jantar. Ale to też pamiętam z lat młodości, słuchajcie. Tak, pamiętam, ja sobie zrobiłam ostatnio recital Anny Jantar, ale po tych fragmentach nie byłem w stanie tego jakby ulokalizować w swojej głowie. Byłem ostatnio na filmie Słoń. I tam jest wspaniały cover piosenki Moje jedyne marzenie. I polecam tym, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, żeby zobaczyli, jest świetny. Tylko kto to może śpiewać? Ha. Wydaje mi się, że to może być Lovely Day. Powiem, że to może być jakiś Chris Rea, ale to nie będzie to. Drugi fragment. To nie Lovely Day. Nie, właśnie nie. Przepraszam, tak nie wiedziałem co powiedzieć, więc tak naprawdę. Tak na przykład. Ej, to nie było Lovely Day. Ależ trudny challenge. Jest no, to trudne. Piosenka... What's going on? I kto to jest? Marvin Gaye. Jeden punkt. Tak myślałam. Naprawdę? Pierwszy raz słyszałem ten piosenek. Ja też. Ale też byłam pewna, że to jest Marvin. I ty mówisz, że nie jesteś mózgiem.
Dzierżę tytuł z dumą, jedźmy sobie. Ja się dopiero rozkręcam. O, ale mam zaśmę znowu, ale to jest na początek, to jest znana piosenka. Pewnie Lovely Day. Dobra, powiem, że to jest Jackson 5 i to jest cała moja odpowiedź. Kurde, no wymyśl ale... jakikolwiek, no to się czasem... Wiele tam wiesz. Nie ma trudności. Nie, bo to nie będzie to. Nie, o, skompromitowałem się teraz. O, oh, no. Przestań. W ogóle nikt tego nie będzie pamiętał. Jeżeli podobała wam się kompromitacja Sergiusza, obowiązkowo zostańcie komentarz. To ja powiem, pójdę dalej tym tropem. Powiem Jackson's 5 i ABC. Nie. A ja pójdę jeszcze... Pójdę jeszcze dalej. Powiem, że to Jackson's 5, numer Want You Back. Nie, to jeszcze trzeci został. Wiecie, bo razem nacisnęliście. Może zróbmy razem, co? Jeżeli wiesz, bo widzę, że... Nie, ja chyba nie wiem. Ja wiem. Okej, to serdecznie. Dolly Parton, 9 to 5. Nie. To nie jest Dolly Parton, 9 to 5? To nie jest Dolly Parton? Ja lubię też Która to piosenka Jackson's 5 była? Dolly Parton? Nie powiecie, że ten drugi fragment nie był jak Dolly Parton. Troszkę tak. Czy ktoś nacisnął coś? No, Sergiusz. Ja nacisnąłem tak z odruchu. No, ej, bo jak ty nacisnąłeś, to przestało grać. Nacisnąłem, tylko się zdawałem, że to może być albo Prońko, albo Błażejczak. I już teraz znowu nie wiem. Błażejczyk. Czyk, czak. No, czyk. Czyk. Krystyna Prońko, jesteś lekiem na całe zło. Nie. No właśnie. Która jest taka najbardziej do Dolly Parton z polskich wokalistek? Nie, podobna to... Nie wchodzimy w to, nie wchodzimy. Głosowo podobna. Ja może bym poszedł w dany te Błażejczyk w ten. Nie podoba mi się ten dźwięk, bo on jakby za każdym razem wydaje mi się, że po prostu to trzy razy nie. Wracaj do Białegostoku. Danuta Błażejczyk... A poza taki cuci miód nie znam żadnej piosenki, obawiam się pani Danusi, za co przepraszam, ale nie? Nie? A, nie tym razem. Zatem jest to tytuł Deszcz w Cisnej i Krystyna Prońko. O. O. Nasza polska Dolly Parton. Pięć. No i co to jest za tytuł? Trzy. Dwa. Joyride, Roxette. Jeden. Nie? She's got the look, Roxette. O nie! Jezu, ale one są podobne strasznie. Jebej. Rozkusz się. She's got the look. Ja zgubiłam, że to nie będzie Roxette. Mówię, co? Crazy. Na 3-4. Najpierw od wokalistka. Najpierw tytuł, czy najpierw? No to wokalistka najpierw. 3-4. Blondie. Tytuł? Call me. To 5. Yeah. Uwielbiam tę piosenkę. Ja też. Call me anytime. Call me. To się tak wolę Marię chyba z ich piosenek. Nie, ja lubię bardzo Call me. In one way or another. Jest. To są trzy piosenki. To jest One Direction, okej? Okay? Fajny ten cover, chyba była, tak. fajny cover, tak, tylko na oryginał lepszy. No. O nie. Ja mam jeden pomysł, ale nie chcę tutaj... Nie, ale proszę, proszę, no podziel się. Nie. A gdybym miał cię zjeść... No jaki tekst zboczony, super. Nie mam zielonego pojęcia, ani kto to śpiewa. Ani gdy, ani jakiś... Chciałabym. A gdybym był młotkowym, to co byś powiedział? Gdybym miał gitarę, tak. To jest moja propozycja, a śpiewał to... Andrzej Zaucha! A co? Nie ma czemu? Nie mógł. Andrzej Zaucha mógł zaśpiewać wszystko. Rysiek Riedel też mógł wszystko zaśpiewać. Jeszcze ty nie mena, brak. Jedziesz. To śpiewała Marysia Zemiek Miłość, Małgorzata Pieńkowska. Naprawdę. To teraz mi się przypomniało. Naprawdę? Tak, Małgorzata Pieńkowska śpiewała... To ten moment tak, śpiewa? Właśnie, dokładnie to. To jest jedna z pociech familii Mostowiaków. Dokładnie. Tylko teraz tytuł. Kto był tym męskim? Powiedzcie, jaki jest tytuł tego, bo to nie jest chciała, nie? A ja bym chciał, żeby tak... To nie będzie tytuł chciałabym, ty chciała?
Nie. O, ciekawe. Nie, właśnie nie. I to też nie będzie tytuł chyba, on nie będzie występował w tekście. No i właśnie, a to ci pasuje. A ten tytuł brzmi? Zatem, tytuł Klub Wesołego Szampana i Formacja Nieżywych Schabów. Faktycznie. Nie, wydaje mi się, że za Małgorzatę Pieńkowską. No pół, no. Nie, ale mamy dla ciebie szacunek i nikt nie będzie nazywał cię starym w komentarzach. Co nie, widzowie? Co nie? To jest Dancing in the Dark Bruce Springsteen. Bardzo lubię ten sam. Lubię Bruce'a Springsteena, ale nie znam za dużo jego piosenek, bo znam kilka. Ale lubię. A on ma w ogóle na Broadwayu swój, nie wiem czy kojarzycie to, taki one man show, że opowiada swoją historię. O, nice. Oczywiście przeplataną. Mhm. I podobno jest fajne. To fantastyczne i na to bym poszła na Broadway. Kochani, jeżeli chcecie zafundować, kochani, wyjazd na Broadway. Nie ma nic prostszego. Chodźcie na Patronite i daj mu 10 punktów, naprawdę. Ej, jest fantastyczny. Dobra, że wygra ten odcinek. W tym teledysku kojarzycie, kto tam występuje? Si, Monica z Friends występuje w tym teledysku. Courtney Cox. On ją wziął na scenę i ona tam tańczy. Hey, baby. Jeszcze to było przed Friendsami, nie? Mhm, dwójeczka. Numer dwa. Spadał ostrze. Maciek. Ale im silniej uderzysz, to nie będziesz miał punktu. To jest Krystyna Prońko. Nie, to nie jest Krystyna. Ale ja wiem, to jakaś, no, jakaś diwa z tamtych lat. No ja to z nich. Dobra. Jest to Krystyna Prońko. Piosenka jest to Czas nas uczy pogody. I to nie jest Krystyna Prońko. Czas nas uczy... Jest to Halina Łobaszewska. Jeszcze raz? Pani Łobaszewska. Halina, tak. Trzy punkty. Grażyna. Oczywiście, że Grażyna. No, dla mnie jednak te panie z lat 80. to jest cały czas jedna pani. Ja myślałam, że one brzmią dokładnie, tak to jest ta klasa. No tak, brzmią fantastycznie, ale ja nie jestem w stanie ich odróżnić od siebie. To będzie najgłupszy, najdziwniejszy tytuł świata do wypowiedzenia, ale to będą Wilki i Eli... Szymanioły... Eli ma... Kurde, nie wymówię tego tytułu, bo on jest bardzo skomplikowany. To tak... Eli Maserhani. Wilki. Eli Maserhani. O, to jest właśnie ten tytuł, kochani, tak. To jest moja ulubiona piosenka Wilków. Świetna piosenka. Dwójeczka. 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 O, to już 90. It's not right, but it's okay, Whitney Houston. Ale to brzmi dobrze. Ja nie słyszałam tego nigdy w życiu. Co? A ja tej piosenki nie znasz? No. I, ale wy, jest wy nie jesteście glimaniakami, ale jest też w Glee, zrobił to fantastycznie chłopiec, który grał Blaine'a. Ty znasz tę piosenkę, Sergi? Tej nie, ale zrobiłem sobie ostatnio repetycję wszystkich piosenek Whitney Houston, bo no jestem, nie wszystkich. No to nie wszystkich. Wszystkich poza tą jedną. Bo sobie czytałem ostatnio biografię, którą napisała, autobiografię, którą napisała Robin Crawford i to była jej wieloletnia asystentka i dziewczyna. A może to mój... Jest to Kasia Kowalska, jak rzecz. 5 punktów. Nie mam nic. Dlaczego rzucasz mnie? Ciskasz mnie w kąt. Bardzo ładna piosenka. Bardzo ładna. Ale jeszcze fajniejsza była A to co mam. Aga? To jest Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge. 5 punktów. Śpiewały to All Saints kiedyś. Znaczy, fajnie, że Red Hot to zrobili, ale jakby oryginał lepszy, no. To jest jak jakaś ABBA, ale to nie jest ABBA. Mi się to kojarzy inaczej. Ja pas. Jakby ktoś pytał. Ja pas. A ja muszę sobie pomyśleć nad tytułem, ale też poprosimy fragment chyba drugi. DJ w rękach trzyma twoje sny. Ale ty masz jeszcze mąż. Bliżej piasek. Jeszcze bliżej. A pamiętacie piaska na Eurowizji? Aha. Miał futro. Ja wolę jego piosenkę niż Kasi Kowalskiej.
kocham. Tylko nie przerywajcie, proszę, bo ja to kocham. Dobrze, w ogóle ci nie przerywamy. Co tam, Maciek? Jakie plany na jutro? Nie, ja próbuję po tych palcach jej. Nie przypomnij. Bierz z niej. Ona naprawdę musi być twoja ulubiona. To jest mój ukochany numer, naprawdę. Stars Collision Muse? Nie. Ja wiem, że to jest też ukochany numer Agnieszki i szczerze mówiąc jestem dżentelmenem Sergii. Ja również nie klikam tylko dlatego, nie klikamy, że to jest ulubiony numer Agnieszki. Już byłam tak blisko refrenu. Wybiliście mnie. Ty mówiłaś, że piosenkarki lat 80. są dla ciebie wszystkie takie same. Ja mam tak z zespołami rockowymi. Muse, Starlight. Starlight. Byłam blisko. Jezu, ja uwielbiam Muse. Naprawdę. Byłam na ich koncercie nawet. Na Orange Warsaw. Nie lubisz tego dźwięku przecież. To nie będzie to, ale zaczyna się tak. O nie! I było to... I była to Britney Spears w numerze Oops, I Did It Again. Nie. She's a lucky Britney Spears. Triple. Knopf, Anditur, sie ist so schöne. To jest teledysk, gdzie jest czerwony dywan i... okej. To odkopałam. Ja pas. Kasia Nosowska. Pięć punktów. Uwaga. O co? Twoje usta. Czy tu jest jakiś Szymon Wydra? Oj nie. Z zespołem Carpe Diem, tylko teraz w wersji umie być też romantyczny, a nie tylko taki bedbojowaty. Bo to co zeszło razem z tobą. To może być albo Andrzej Lampert, albo to może być Marcin Rozynek z zespołem PIN może, czy solowo. To zgadujcie sobie tytuł, to będzie jeden z tych. No ja nie wsłuchałam się w tekst. Big mistake. Huge. Ale wydaje mi się, że nie było tytułu w tym. To, co dla mnie miało sens, odeszło razem z tobą, coś tam, ależ pójdę własną drogą. Tak mi się kminiło. Pójdę własną drogą, Adam Lampert. On się nazywał Andrzej. Nic. Nie. Tytuł? Bo to, co dla mnie, zespół PIN. Czyli Andrzej Lampert. Ach, uwielbiam tę piosenkę. Nora Johnson, why? Don't know why. Szkoda, że piosenka była w jakimś filmie. Nie, znam i ładne, tutaj bardzo w jakimś ładne. Filmie była ta piosenka? Czy mi się... Była w Tańcu z Gwiazdami. Maciej! Jest to John Porter. Razem z Anitą Lipnicką. I to się nazywa Of Love. Frame of Love. Flame powiedziałeś? Flame of Love! Nie. Jest to piosenka, bo to nie jest Better Kill Me Before I Kill You, You Look Good in Black, ale za to powinienem dostać jeden punkt, że tam jest to Of Love. Of Love. Of Love. Ale no, tam się nie czepiałaś, jak tam było Elina Musowo w tajni. No bo bez przesady. Of Love. Słuchaj, gramy chyba na, wiesz, w jedną bramkę. Wiecie, jesteś przeciwko mnie? Czyli Porter i Lipnicka mieli coś takiego faktycznie, ale to był tytuł. Wiem, Love. Cappuccino. Ja tylko znam tytuł tej piosenki. No dobra, jeżeli wy nie wiecie, to przyznaję 5 punktów Maciej. Jaki to był co? Bones. Bones of Love. Ja myślę, że w trzecim odcinku, w trzecim fragmencie byśmy do tego doszli. Nie ma go, dlatego okej. To jest z kolei zapomniana piosenka dla mnie. Ej, ale fantastycznie to śpiewała. Znaczy śpiewa pewnie, ale jak nie byłem fanem jakoś zbytnio tej Wszystko się może zdarzyć, kiedy to... ale to jej numery z Various Monks i potem właśnie z Porterem. Wszystkie... No ja nie mogłem nie kliknąć. Netta Toy. A, faktycznie. Naprawdę? Mm-hmm. I'm not your toy, not your toy.
A jeszcze drugi fragment wam puszczę, bo to ważne. Wiedziałbym. Wiedziałbym. Tak. Ta-da, ta-da. Papaja. Deszcz na betonie, Taco Hemingway. 5 punktów. No już jesteśmy w tych latach, już w tych latach jesteśmy. Dziś powietrze pachnie. To jest jedna z moich ulubionych jego piosenek. Sign of the Times. Harry Styles. Harry Potter. Just stop you crying, it's a sign of the times. No, to mu się udało totalnie. Znaczy Harry Styles generalnie dużo mu się udało w życiu. Sergi. Margaret, Cool Me Down. 5 punktów. Przysięgam, że myślałem, że to jest solo Blanki. Ale beka, zróbmy wszyscy. To było zrobione na jakieś mistrzostwa świata, chyba w siatkówkę, czy Europy? Nie, to nie są piosenki. Tak, sorry. Ale ta piosenka też była na Eurowizję, zajęła trzecie miejsce bodajże, Edyta drugie, a pierwsze... Ona miała drugie, ona miała trzecie i wygrał Michał Szpak. I co było super? Tak. Jaki eurowizyjny odcinek. Ale ta piosenka, jak byłem na wakacjach w Grecji, nie spotkałem wprawdzie może Roberta Gablińskiego, ale słyszałem w knajpach, normalnie leciała. To był, nie, to był hit, fantastyczny europejski hit. Mój budzik. Takiego chłopaka zespół... Micro Music. 5 punktów! Ale bardzo lubiłem tę piosenkę swego czasu. Ekstra. Ale zapomniana, aleś mi przypomniała, super, dzięki. I ma super klip. No. Myślałam, że powiedziała, nie oglądam klipu, nie właśnie taka. Nie wariata, daj nie palacza. Nie właśnie, nie oglądam teledysków, ale ten zwrócił moją uwagę. O, za szybko. I'm way too exclusive, bound shop. Mogłeś zjeść Sergiej Monko Harapsy. Tak, ja sam codziennie. Akwen Stuen. Ono zemen. I'm a savage. To jest to? Savage, tak. Sri, Jezu, jak ona się nazywa. Coś tam Stilon. Wystarczy. Wy wiecie, panowie? Tak. Posłucham. Stilon, savage. Dobra, to Agnieszka dostaje 3 punkty. Megan Stil... Nie. Megan Stilon. No. Megan Thee Stallion. O! Tak się pisze Stillo. W Polsce jesteśmy, czytamy po polsku, tak? Stall i ona. Hit na TikToku. Z hitów mojej studniówki tak szybko, tak i od razu na hity na TikToku, naprawdę. Czyli lata te 70. co było. Jak do tego doszło? Nie wiem. A to lubię akurat. Stay, Justin Bieber. Ale nie, to jest jeszcze ktoś. Znaczy to jest Justin i właśnie, ja wiem, że ten... Tak. Kid Laroi. Kid okay. Laroi. Tu widać, kto siedzi na TikToku najwięcej. It's me. Jeżeli to jest to, to ja wiem, co to jest. Antihero Taylor Swift. Poznałem, ale twoim, bo tego jeszcze nie było w słuchawkach. Czyli brzmi jak Taylor. A dostać taką informację od drugiej Taylor. Tak. Taylor kochamy wszyscy, nie? Tak, tak, nie. Totalnie. Nie? O. Nie rozumiem fenomenu. Kto jest takim wielkim fanem? Ktoś Bartek jest Jasik. Bartku, bardzo nam przykro, oglądasz to? Rób unfollow Sergiusza, jakby... Nie, serio, ja wszystko rozumiem, ale jakoś tak ani ona mnie nie przekonuje piosenkami, ani głosem, ani tym takim wszystkim dookoła. Z tego co wiem, to podobno teksty ma fajne i tu podobno, tu akurat jest spoko. Mój ulubiony challenge na YouTubie jest profesor jakiegoś tam, powiedzmy, Cambridge University. Is this Shakespeare or is it Taylor Swift? I koleś nie zawsze dobrze odpowiada. No, naprawdę teksty ma... Ale ja no ona jest w ogóle fantastyczną dziewuchą w tym dokumencie, dobra. Dokument został zrobiony, żeby ocieplić jej wizerunek. I nie bądźmy naiwni, kwestia tam nożyczki, montaż był... Tak. Ale i tak obejrzałem to i z tą całą wiedzą, że to może być tam podreżyserowane i tak stwierdziłem, że to jest przesympatyczna, fajna laska, ogarnięta. No i jest przyjaciółką Selena. Team Selena. Love me like a love song, baby.
cudny wiatr. Krąg życia, tak, ale królew. Strange love rules falls around you. Nie, ja mam bardzo ładne. Jest to piosenka God, God Only Knows. Kto? God? God. It was? God. 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 God only knows where I've been. Oj, to jest bardzo ładna piosenka z filmu, którego? Love Actually. O Jezu, przepięknego filmu. Ale nie jest to to. Nie. A co to jest? Bo bardzo ładny fragment był ten trzeci. W ogóle bardzo ładna piosenka i ja wolę, szczerze mówiąc, wersję akustyczną tego i polecam. Jest to Niall Horan i Heaven. Wow! Niall Horan to jest ten z One Direction. Wow! Ostatnia nadzieja Sanach i Dawid Podsiadło. Wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja. Ta piosenka akurat lubię. Tutaj ja kiedyś już mówiłam, że ja nie przepadam za Sanach. Jak to? O, ja też bardzo lubię. Agnieszko! Ta nowa Agnieszka jest nie do zniesienia, naprawdę. To znaczy, nie, to jest stara. To jest wszystko. Ja nie, się nie młoda, zmieniłem. Młoda. Ja się nie zmieniłem. Zawsze taka byłam. A ja bardzo, bardzo kupuję Sanach, naprawdę. Mm-hmm. Spoko, ja nie, dla mnie... Czy ona właśnie troszkę już poszła... ja przestałam jej słuchać, jak te duety zaczęła nagrywać, więc ja już tak nie zaczęłam. Właśnie fantastyczne ja duety właśnie... i z Rojkiem jest piękny duet. Jest. I z Micro Music zresztą też z Natalią Grosiak. I z Turnałem. No. Nie, z Turnałem jest świetny, to prawda. Ale jednak wiecie, wolę Kolonską i Szlugi, takie typu klimaty. Ja, ile przypukałam przy tej piosence? Chciałam powiedzieć, moja ulubiona piosenka Sanach i teraz nie pamiętam tytułu, więc tak jak wiesz, mówisz, nie, ale wiecie, a ja cię lubię, koronki są super, ja cię lubię aż za bardzo, o Jezu, najgorsza piosenka, ślubię już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz, oj tutaj autentycznie, to znaczy mówiąc, brzydko gwałciłem przycisk replay, ja nabiłem, tak, myślę, że z 20 tysięcy wyświetleń to byłem ja. Dzisiejszy odcinek wygrywa Agnieszka. Wszystkiego najlepszego. Super się uwodziła. Niewiele. Super. Chciałam powiedzieć, że aż do 26 piosenki był remis. Wow. Naprawdę. Ty byłeś w włos. A no wiadomix. Sugerujesz, że ja nie zająłem drugiego miejsca? Jesteś na podium! Yeah! Dziękuję patronom Dzikiego Ucha, to dzięki nim powstał ten film. Specjalne podziękowania dla następujących osób. Zuzia Kania, Walerian, Tomasz Mak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Beata Bezak, Dorota Truskolaska-Alibert, Maksymilian Leśniewski, Ela Podeszwa, Piotr Wernicki. Gratulacje. Ale fajny odcinek, kurde. No, fajny. Nie, no tego takiego chłopaka Micromusic tak odgrzewałeś, super. Uwielbiam, kochani, wyznanie, bardzo lubię tu przychodzić, bo Ania zawsze w każdym odcinku, w którym jestem, odgrzewuje taką piosenkę, której 100 lat nie słyszałem. I później ją słucham przez kolejne 100 lat. Ja uwielbiam tu przychodzić, bo z kolei Ania daje bardzo sobite napiwki.